trzy nierozłączne paski na dresie. Spacon, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and Bawara. Walo, mózg. Ciesiu, tak długo działamy już pod tą przykrywką, że zaczynam się zastanawiać, kim my bardziej jesteśmy, śmieciarzami czy komandosami? No, jeżeli brać pod uwagę czas i ilość wykonanej pracy, to śmieciarzami, ale biorąc pod uwagę zarobki, to śmieciarzami, do tego biednymi. Nie zapominaj jednak, że śmieciarka i zarobki to tylko przykrywka. Pamiętaj, jaki ładunek wieziemy. Pamiętaj, jaka odpowiedzialność na nas spoczywa. I pamiętaj, co by było, gdyby to coś nam uciekło. Piekielny żołnierz. Zwariowali do reszty w tym tajnym laboratorium wojskowym. Nie da się opętać umarlaka, sprawić, że ożyje i jeszcze będzie ślepo wykonywał rozkazy. No, ten nawet podobno złożył przysięgę wojskową. I gówno to dało. A w ogóle, to powinni se spalarnię wybudować w tym laboratorium na tych nieudanych mutantów. Taniej by wyszło niż komandosów po nocy wzywać co chwila do wywozu. Jeszcze śmieciarką. Bogdan Rekin. Tylko tego tu brakowało. Noż, kurwa, nie ma wyjścia. Rysiu, zakładaj kamuflaż śmieciarza i wysiadamy. Widziałeś mnie, Maniuś? Jak ich załatwiłem? Z takimi to trzeba krótko. Co jest, Szambonurku? Zabieraj ten gównowóz, bo nie dość, że śmierdzi, to jeszcze capi i drogę blokuje. Tak jak twoja baba. Słyszałeś mnie, Marian, jak mu powiedziałem? No, słyszałem. Głupie śmieciarze. No, no, tylko nie śmieciarze. Ja jestem ładowaczem, a Czesław kierowcą specjalnego pojazdu komunalnego. Daj spokój, Rysiu, oni tego nie zrozumią. W tych pustych łbach tylko gówno mają. Wy za to macie pełne. Odpadów niesegregowalnych. Ło, ty gówniarzu! No dobra, jeżeli przykrywka ma być wiarygodna, to... Szambo chuj! Widzisz, gównofilu, co narobiłeś? Ty śmiecio. Łapać go! Ucieka, ciul. Mam go! Czesiu, mamy przerąbane. Spokojnie, wiem, kto nam może pomóc. W jednostce nikt się nie dowie. Kurwa, to ma ze 110%. No, minimum. Dobra. Jedziemy z tym koksem. O kurde. O kurna. O kurwa. Ja pierdolę. To masz 200%. Mówiłem? Zajebiście. Kurna. Tego się nie da pić bez popity, nie masz jakiegoś saczku? Patrzcie, jaki za darmo bimberek Podlaski załatwiam, przynoszę, częstuję. To jeszcze wybrzydza. Może ci jeszcze zagrychę przynieść? Nie pogardzę. Dawaj, miętusie, pokażę ci, jak się z tym obchodzić. O kurde mordy? Patrzcie.
ciąć ryję, wiem co robić. Jakiś problem? Typie, do ciebie mówię. Zgubiłeś się? Spierdalamy? Pojebawszy to nasz rejon. Tego... Dobry Szowo, to najlepszy grób! Już po nas. Mordy, jak się napił, to spoko kola z niego. No, czekajcie, mam plan. Shrek, chodź z nami. Jasne, że się da, ale ostrzegam. Tanio nie będzie. A jak z fakturką, to w ogóle się nie opłaca. Nie no, bez fakturki. Mądry wybór. Marcinek, dawaj diabłodetektor! Ale który, bo mamy dwa. Lepszy diabłodetektor 2000 i gorszy diabłodetektor 1000. A jak myślisz, baranie? Proszę? Dobra. Czułość ustawiona na oko i zaczynamy. Jest sygnał. Znalazł siłę nieczystą. Gdzieś w tamtym kierunku. Zajebiście! A nie mówiłem? No, mówiłeś, Walu. Ale kozak kolorze z bani taką dziurę w ścianie zrobił. Tam kozak, jak mu pierwszy naruszyłem konstrukcję, to miał lekko, nie? Ty się ciesz, że cię docuciliśmy. Pół godziny nieprzytomny leżałeś. Tak, gówno prawda, nic nie pamiętam takiego, żebym leżał. I trzecia. Trzeci tydzień picia. O cholera, psy! Dobra, Szreku, spadamy! Trzeba to zacząć pić, najlepiej u Spacera na chacie! A dlaczego u mnie? A u mnie? Psychu, myślisz o tym samym co ja? Co? Że jak zginie jeszcze jedna skrzyneczka ze sklepu, to i tak będzie na nich? Zwariowałeś? No co? Myślałem o dwóch skrzyneczkach. Kurna, łazimy i łazimy dookoła tego bloku jak procesja jakaś. Tak właśnie pomyślały te kobieciny. A więc sygnał wychodzi z bloku. No tak. Marcinek, zrób coś z tymi paniami. Ale co? O wiem, w Lidru będzie jutro promocja na kurczaka. Co? Promocja? Jutro? Szybko kolejkę zająć! Za mną. To tutaj. Sygnał jest bardzo mocny. Detektor wykazuje, że za tymi drzwiami znajduje się jakaś siła nieczysta. Demon z piekła. Uwaga! Gotowi? Wchodzimy na 3-4. 3-4! Świnio, jedno otwieraj natychmiast! Dobry, tu chyba zdech jakiś demon. No, wali jak od Bogdana rekina. Fałszywy alarm. Smród jest tak mocny, że detektor zwariował. Przepraszamy, co złego to nie my. Już nas nie ma i życzymy przyjemnego wieczoru. Aż wojsko przyjechało, tak skaził teren. Otwieraj okno natychmiast! Oj, Halinka, to nic nie da. Chmura jest zbyt gęsta. I zaklinowała się. Zostanie tu z nami na dłużej. O, przepraszam. Thank you.
Spokojnie, wrócimy do Zuka po nowszy diabłodetektor i raz dwa go wytropimy. Chwila. Mordo! Mordeczko, nie wygłupiaj się! Wstawaj! Zostały jeszcze dwie skrzynki do wypicia! O cholera, młody, odsuńcie się od potwora, jeśli mam życie miłe! Tata? A co ty tu? 10 kroków w tył, Gostek jest niebezpieczny! Raczej był. Wychlał 5 litrów bimbru, 2 skrzynki wódki i zaliczył zgona. Dosłownie zaliczył zgona. Szkoda. Szkoda? Przecież i tak mieliśmy go sprzątnąć. Wódki szkoda, młody. Wódki. Elo, mordy i wariaty. Pewnie zastanawiacie się, co robię na miejscu kierowcy. Zgadza się, Wojtas jest pijany i dał mi się przejechać. Pijany. No może i pijany. Pewnie ktoś zapyta, dlaczego nie kieruje Walu. Po pierwsze, Wojtas nie daje nic przestawiać, bo fotel, kierownicę i lusterka ma ustawione pod siebie do jazdy turbo sportowej. No i Walu nie dostawałby do pedału. Sam jesteś kurdopel. No, a po drugie uzbierał już 24 punkty karne, bo jeździł samochodami klientów z warsztatu, co w nim pracuje. Czyli każdy następny mandat i prawo jazdy idzie się robić to samo, co się robi policję, psu w to miejsce, gdzie się ma straż miejską. No dobra. Gotowi? Dawno nie jeździłem, odkąd straciłem kaszlaka. Jak to było? Jedynka. I delikatnie. Rura! Elo, mordy i wariaty. Aktualnie czekamy na lawetę, ale najważniejsze, że wygrałem wyścig. Spejson, kretynie, ten autobus wcale się z tobą nie ścigał, jechał w przeciwną stronę. Kurna, Wojtas aż zemdlał, jak zobaczył uszkodzenia. Weź go z ulicy, bo jak pały przyjadą, to pomyślą, że najebany i będą mieli rację, bo najebany. Dobra, czyli najpierw trzeba zamówić części do BM-ki po taniości. Ta, ciekawy jak. No jak? Wchodzisz se na stronę Leti Shops, to taki serwis, co zwraca ci część hajsu, co wydasz w internecie. Cashback to się nazywa. Tak, i za darmo kasę rozdają. No, dostają kasę od sklepów za ściąganie klientów i tą kasą dzielą się później z tymi ściągniętymi klientami. W opór sklepów jest MediaMarkt, Neonet, a jak chcesz coś wszamać, to Pyszne, KFC. O, na części samochodowe też jest cashback, to wchodzimy se i jest. Lewy błotnik BMW, rocznik 99, wyprzedaż, Black Friday. I ciach zamówiony ze zniżką. Belga Racing, 17 cali, stan jak nowy, lekko bije powyżej 20 na godzinę i hopla, felga do koszyka, a cashback na konto. Kiej, dobre to. Mówiłem, nawet nie musisz pamiętać o wyprzedażach, bo ci apka sama o nich przypomni. I jeszcze cashback da do 45,5%, kurna, słabo? Dobra, wyłączę na razie. Elo, mordy i wariaty. Jak widać, wszystko dobrze się skończyło. Części do BM-ki przyszły szybko, Walu naprawił co trzeba, a za zaoszczędzony hajs zorganizowaliśmy prywatkę, która skończyła się tak, że podróżujemy właśnie policyjną suką na komisariat, gdzie spędzimy najbliższe 48 godzin. Koniec! Pana tego, Space on Downie, co ty robisz? Próbuję usnąć, cicho. Co? Wczoraj poszłeś do domu o 10 ze spelu, no bo spać. Jak przyszliśmy po ciebie dzisiaj o 11, to cię stara musiała budzić i jeszcze teraz będziesz kimał? No, bo takie zajebiste sny mam ostatnio, że żal mi się obudzić. Na przykład śni mi się, że idę do klubu, takie dresy luźne mam, że mi adyki zasłaniają. Ochroniarz mówi, stop! Proszę pokazać buty, bo w obuwie sportowym jestem wzbroniony. A ja na to, to se zobacz z bliska. I jeb mu high kicka w mordę z pół obrotu, łeb urwany. Reszta ochroniarzy się zlatuje i mnie okrążają. Jeden wyciąga paralizator, a ja tajne ciosy. Wyrywam mu paralizator razem z łapą i ciach mu w dupę ten paralizator włączony po łokieć. Jego łokieć, bo z urwaną ręką. Prąd go kopie, aż mu zwieracze puszczają, ale się zesrać nie może, bo ta ręka w dupie. Rzeczywiście piękny sen. No, reszta ochroniarzy patrzy na mnie w szoku, a ja tylko bu, tupię nogą i uciekają. A ja wchodzę do dyskoteki za darmo. Koniec. Kurwa, leci!
temu co? Co tu się dzieje? Następny biegnie Spacer, łap go! Au, 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 no puszczę, nie mam czasu! Pości? Jak powiesz gdzie, tak wszyscy lecą. No co, wy nie słyszeliście? W bananach z Diddla jest koks! Tak, no tak! Puśćcie mnie, bo wykupią! Puścić? Nie wiem. Dobra, puść i idziemy sprawdzić. Wychodzi na to, że Lamus mówił prawdę. A? Bitwa jako karpia. Tyle, że średnia wieku z 50 lat niższa. Za mną! Jeden, dwa i trzy! O, ty kurwa, radzi! No i faktycha, jest coś białego. To to? Chyba tak. I co się z tym robi? No co się robi, co się robi? Wciąga do nosa jakoś. Ale że razem z bananami, czy jak? Tak, tak, z bananami. Dobra, mordy, jedziemy z tym koksem. Ławeczka! O kurwa ryja, ale leciutko idzie! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwadzieścia! To teraz mordobicie! No i mówię mu grzecznie, ty kurwa leszczu w dupę zajebany, kurwa moja mać, kurwa w obuwiu sportowym wypierdalać, jestem wzbrojony, nie? Patrzę, a ten siada na chodniku, ściąga tenisówki i na bosaka się do klubu ładuje. I co żeś zrobił? No właśnie nie wiedziałem co zrobić, bo nie było tego na szkoleniu. No to wpuściłem. No nie wiem czy dobrze. Ale profilaktycznie w ryj dałem. A, to dobrze. O nie! W obuwiu sportowym stęp wzbroniony. Dosy, zobacz z bliska. Jeb, z pół obrotu w ryja. Ten prosek w bananach, wyjaśniło się, to nie był koks, tylko mąka im się rozsypała. Co? No, ale przecież korba była, tak, Walu? Była? Była. Ale nie od koksu, tylko z podnietki. Tak się podjaraliśmy, że se tą korbę sami wkręciliśmy. Ty, Raiden, zawijamy się. Cześć, po tym koksie mogę nastukać każdego. No przecież mówi Kola, że to nie była koka, tylko mąka. Hmm? Serio? Ale lipa! Elo mordy i wariaty, mówi Spacon. Święta za pasem, prezenty kupić trzeba, wszystko drogie w opór, dlatego teraz pokażę sztuczkę, jak przyoszczędzić trochę siana przy zakupach w internecie. No to tak, wchodzimy se pod linkiem w opisie na stronę Little Shops. O, i mamy sklepy, za które dostaniemy cashback, czyli taki zwrot kasy za zrobione zakupy. Na przykład Allegro. Wchodzimy, cashback został aktywowany. Co tu mają, bo to dla matki na prezent ma być. Nie mam pomysłu za bardzo. O, może to. Przyrząd do masażu Bambo XXL.
Może być, narzekała mama, że ją plecy bolą, to powinna być zadowolona. 19,90, kupione! I ponad 4% wraca do mnie na konto. Dziękuję, nie mam pytań. I tak to właśnie wygląda. Jak macie jakiś problem z prezentami świątecznymi, to ładujcie się na Letyshops, tu jest ponad 2000 sklepów. Allegro, Zooplus, MediaMarkt, Computronic i odpyty innych. Na stówę coś znajdziecie. Jeszcze część wydanej kasy odzyskacie. Linki wrzucam w opisie, to wystarczy kliknąć, nawet nie trzeba szukać. Tyle na dzisiaj, mordeczki. Udanych zakupów, nara. Krzysztof Pipa, zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny, który właśnie dobiega końca. No właśnie, bo jak mam, ja w tej sprawie, bo jak mam dalej towar rozwozić, to chyba musimy umowę o pracę już podpisać na stałe, tak? Umowę o pracę, weźmy, bo zabijesz, herbatą się zaleje. Weź, może jeszcze co, może najniższą krajową mam ci co miesiąc bulić? No, bardzo bym chciał. Kurwa, bym chciał. To powiedz mi, Pipek, jaki ja miałbym w tym biznes, jak ja następnego łosia na okres próbny bez umowy za grosę mogę wziąć? No... zaufany pracownik. Ech, jakbyś jeszcze paliwa nie spuszczał ze służbowej fury dla siebie, to może i bym się nabrał. Takie numery na monitorowanym parkingu odstawiać, to naprawdę trzeba się nazywać Pipa. Żegnam. Kurna, nie mogliśmy się w speluno umówić jak kulturalni ludzie i w cieple posiedzieć. Zaraz mi jajca odmarzną. I takich nie używasz. Nie mogliśmy, bo w speluno, do speluno nie można wnosić własnego alkoholu. A widzisz tu jakiś własny alkohol? Spokojnie, Walu, otwórz prezent. O kurde, ale jak? Skąd? Od Mikołaja, kurna. Wojtas, ty też otwórz. O kurczę, nie wierzę! Skąd Mikołaj wiedział, co chciałem dostać? Pewnie kupował jak dla siebie. Ciekawe, co przyniósł dla mnie. Kurde, w liście pisałem, że chcę odżywkę białkową i czeską metę. No ale napój też ujdzie. Zwycięstwo! A tak na serio, to skąd miałeś kasę na takie trafione upominki? Stara mi dała, żebym choinkę kupił, to miałem, nie? No spoko, a choinka? Skołuję się jakoś, dobra, lecimy z tematem. A jak? Monitoring Kondon zainstalował, że też ja tego nie przewidziałem. Ale tym razem to ja będę cwańszy. Kto zadziera z Krzychem Pipą, ten ma oponę przebitą. Podłogę gnięte. Walu, śpiewaj ze mną! Zaciągam się betem. Marga, co ty, to nie ten tekst! Zaciągam się fletem! No dobra, to Space, śpiewaj! Zaciągam się w tym! Nie, ja nie mam nastroju! No tą choinkę miałem skołować, a przychlałem kasy jak zwykle! Jutro Wigilia, tu taki przypał! Aha! W podłogę gniete! Powodnicy do oporu! Nia! Cze! Ej, Wojtas, widziałeś? Zaciągam się betem, co? Choineczka! Za nią! Choineczko, zatrzymaj się, kurwa! Przepraszam, że tak przyklinam w święta, ale raz, że się najebałem, a dwa, że zaraz się wypierdolę, jak będziemy tak zapierdalać. No to wpadłem. Pewnie chce mnie skroić. Przecież jak mnie taki King Kong uderzy, to zabije na miejscu. Co tu robić? Trudno. Nie ma wyjścia. I
Lazara, powoli, co to jest? Panowie, ratujcie! Czy to nie jest ten artysta ze zgłoszenia, co koła przebijał? No, ten sam! Identyka jak z filmiku na monitoringu! No to zapraszamy na dołek! Chujneczku, co ty najlepszego narobiłaś? Przecież HWDPI JP na 100%! Panowie, wypuśćcie mnie, ja wszystko wyjaśnię. Cisza! Bo pałą przyłożę. Chyba, że chcesz, to drzyj się dalej. Dobra, dobra, przepraszam. Tak myślałem. A teraz pan młody tutaj. O cholera, skąd komendant to ma? Powiedzmy, że dostałem w prezencie. Zresztą było pilnować. Panie komendancie, tylko ostrożnie. Oj, młody, młody, gadasz jak twoja matka, jak ją wczoraj odwiedziłem. Ja jej na to spokojnie nieodbezpieczony. Mogę się nim bawić choćby i całą noc. Puu, kurwa, puu. Na, puu. Uff, miałem farta! Z ust mi to wyjęłaś, chojneczko! O! Na dzieciątka psem! Na dzieciątka psem! No, a teraz Legia Warszawa! A nie, zamknij się, święta są! Co, co? No dobra, to można już prezenty? Teraz można. No, nareszcie, bo już myślałem, że do Sylwestra będziemy czekać. Co my tu mamy? Tato! Naprawdę? Dla mnie? No, co to może być? No. Wódka! Co ja mówiłam, że święta nie ma picia? Ale to nie ja, to święty Mikołaj. Teraz nie wypada nie wypić, bo grzech będzie. No, grzech, grzech. Mama! Dla mnie? A, dziękuję. Proszę podziękować Mikołajowi. Co to może być? O, Grażynka, od tej strony cię nie znałem. No, mówiłaś, mamo, że cię plery bolą. To napisałem do Mikołaju i przyniósł przyrząd do masażu. Zara, albo mi się wydaje, albo ta choinka się na nas patrzy. Już pijany? No gdzie pijany? To na pasterkę będzie. Sama zobacz. O ty gdzie? To się ktoś pospieszył z wywaleniem choinki. Pewnie prawosławny. Skurwat Saskowski! Sprawdzam. Leszczyno, twój. Nie tak szybko. Co? A-o! Walet pik, walet kier, walet karo i dupek żołędny. Kareta! I teraz pytanie, co robić? Przyznać się, że drugiego dupka żołędnego mam w rękawie? No ale wtedy wyjdzie, że kantuję. Czy odżałować te dwie dychy i odegrać się w następnym rozdaniu? Myśl, Seba, myśl. Mordo, oddawaj szmalec, co przejebałeś, albo sam będziesz miał przejebane. Nie, Spejson? Generał Spejson, do czego to człowiek doszedł? Spejson! Co? Komuś zajebać? Jeszcze nie wiem. No dobra, do odważnych świat należy. Pas. Chodźcie do wujka Wojtasa, chodźcie. Wujek Wojtas się wami zaopiekuje. Szczęście początkującego. Zobaczymy teraz.
Co ty ciągle w tym telefonie oglądasz pornosy? Nie, nie, coś lepszego. Gównodowodzącym zostałem. A, szambiarką jeździsz? Nie gównodowożącym, tylko gównodowodzącym, dowódcą. W Warpuffa pykam, taka gierka na telefon. Chcesz ty zagrać? Nie mogę, muszę Wojtasa pilnować, jak graba ma mój portfel z całą wypłatą. Też byś coś pokibicował. Z kart to ja tylko w kibel umiem grać. Innych tych pokerów czy dób biskupa to ja nie mogę rozkminić. Pa tutaj. Dobra, pokaż. No to jest taka gierka wyczesana, kurde, nawet za bardzo nie wiem, co to za rodzaj. Bo możesz być snajperem, że tam takie tajne misje wykonujesz i sam strzelasz. Pyk w dziada headshot. Albo se możesz wybrać tryb strategiczny, rozgrywka w czasie rzeczywistym. Wtedy dowodzisz armią i wjeżdżamy czołgami w przeciwnika jak po wypłacie do speluno. Z tą różnicą, że nie kończy się żyganiem. No bo rozgrywka w sojuszu. Tu se łączysz siły z sojusznikami, robisz zgodę jak u kiboli i atakujesz tych, z którymi jest kosa. Proste. Nawet ja to ogarniam, patrz co się dzieje. I nieważne jak masz słabą armię, tu i tak możesz grać, bo możesz się dołączyć do silnej grupy i rządzicie na rejonie. Czyli załóż se grupę armii i ja do ciebie dołączę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Współpraca z innymi się liczy, a nie tylko jednostki siły, nie? Czyli coś dla takich mózgowców jak ty, Walu. Patera, bo to będzie dobre jak gwiazd na rejon zrobić. I ruszamy ekipą jak z Grochowa na Ursynów lać lamusów. O! A jak dołączysz teraz i wpiszesz kodzik Army Group, to dostaniesz bonusy na start w pakiecie powitalnym. A kurwa, 2000 psów w dupę. Co ty, Walu, to darmowa gierka. Patrz na stół, debilo. Wojtas, co ty wyprawiasz, to cała moja wypłata. Po pierwsze, było mi nie dawać portfela. A po drugie, trzeba było pilnować jak gram, bo tak się podjarałem tymi dwiema dychami, co przed chwilą wygrałem, że mnie trochę poniosło. Dobra, bo zaraz sracki dostanę takie emocje. Przebijasz czy wymiękasz? Seba Kupicha nie wymięka nigdy. Tylko, że akurat nie mam takiej kasy przy sobie. Ale mam coś lepszego. Seba nie! Co to jest? Kluczyk do mojego serca. O, nie, ja takich rzeczy z chłopami nie robię. Pojebało? Honda CBR rocznik 88. Pojemność 1 litr. 136 kucy. Warta prawie 2 patyki. Jak wygrasz, będzie twoja, a ja pierdolnę na zawał. Jak przegrasz, hondziawka odjedzie z waszą kasą, ze mną i z siwym wsiną dal prościutko do burdelu. Seba nie! Zamknij się, siwy, wiem co robię, sprawdzam. Odkrywamy na 3-4. Zgada. No to uwaga. 3-4. I zwycięstwo! Najważniejsze, że ma tylny napęd. I teraz na zmianę będę mógł z Bawarą jeździć. Nie mam wachy w furze, to hapla na CBR-kę i odwrotnie. Zajebisty, da się przejechać? No co ty, przecież ty nie masz prawka na motor. Mogę ci co najwyżej przewieźć. Zajebiście. No właśnie, Wojtas, ty też nie masz prawka na motor. Może i nie mam prawka, ale mam plan. Zajebiście. No nie wiem. Plan to raczej ja powinienem wymyślać. Tak? To słuchaj tego. Zapuszczę wąsy. Zajebiście. Debil. No debil. W kółko tylko zajebiście mówi. Nie Spejson debil, tylko ty z tymi wąsami będziesz wyglądał jak debil. O to właśnie chodzi. Jak mnie pały będą zatrzymywać, to ją redukcja i rura i gaz do dechy. Zanim wsiądą do radiowaza, to już odjadę kawałek, zatrzymam się za winklem, szybciutko zgolę Szczecinę i spokojnie ruszę dalej. Jak mnie dogonią, to mnie puszczą od razu, bo będą myśleli, że złapali nie tego, co trzeba. Zajebiście. Debil. Rejwe ci, kurwa rejwe ci. Trzy dwa raz, a wróg trzy dwa raz. Co? Ścigać?
Nie ma lewara na golfa cieślara. Wojtas? Jaki motor! I skąd masz takie wąsy? Co? Znaczy odwrotnie. Nieważne. O, kacuszka leci. Jeszcze się spotkamy. Te kurna naprawdę kaczuszka była. Widzieliście? Podobno im się szybciej zapierdala, tym wolniej płynie czas. Czyli będę żył wiecznie! Erwa mać. Nie ze mną te numery. Wojtas, tylko nie wyjeżdżaj z miasta! W korkach łatwiej ich zgubić! Wyjechał z miasta! Pewnie mi z prostej! Mówiłem! Przyspiesza! I bardzo dobrze, to ja zwalniam. Na najbliższym zakręcie znajdziemy go na drzewie. Jednak gówno prawda! Miał farta i się wyrobił. Spokojnie, no następnym będzie nasz. Czekaj. No nie gadaj, że schował się w rzepaku. Dzień dobry! No nie wierzę, Boguś kajdanki! Jesteś aresztowany za niezatrzymanie się do kontroli, gówniarzu jeden! Aresztowany? Jak aresztowany? Panowie, to jakaś pomyłka! Przecież tamten miał wąsy! Nie znam i te numery, koleżko, rejestracja się zgadza! Jak się zgadza, żeś zagięta, że się nie da przeczytać? No właśnie, zapraszamy do radiowozu! Nie, litości! Panowie pały, proszę mnie puścić! Jakoś się dogadamy! Za późno! Jak to możliwe, że jesteś debilem, a teraz masz rację? Wyjątek potwierdza regułę! No właśnie, bo użyję paralizatora, a wtedy nas wszystkich pokopię, bo cię trzymamy! Mardy, nie stójcie tak! Pomóżcie! O wiem, niech Spencer znokautuje policjantów i rozejdziemy się w zgodzie! Podżeganie do pobicia policjanta? No, to się doigrałeś, Nygusie! Czeje, Boguś? Któryś ma ksywkę Spencer? Ja, bo co? A nie grasz czasami w Warpuffa? Pewnie, że gram. A co? O kurwa, przecież to legendarny generał Spejson! Lider grup armii, dowódca elitarnych pododdziałów! Się wie! A wziąłbyś mnie do sojuszu? A który masz level? No drugi, ale dużo gram. Weź mnie, nie rozśmieszaj, gościu, bo się ze śmiechu zesram, albo coś jeszcze bardziej obrzydliwego zrobię. Drugi level! Dobra, stoi! Spejson przyjmie cię do sojuszu. Walu, pojebało? Pod jednym warunkiem. Zwycięstwo! Jakie zwycięstwo? Takiego lamusa w sojuszu mieć, to siara na cały internet! I parada na tylnym kole chwilę przed wejściem na podium! Kurna, mordo, żyjesz? Nie wiem. Spokojnie, ryju, to się wyklepie. No, tylko trochę to potrwa, bo może być problem z częściami, bo takich sprzętów to już 30 lat nie robią. Nie spieszy się. Do tego czasu zrobię prawko na motor. I ja mu wtedy jeb w ryja takiego cepa z zadupy. Łeb urwany. Myślę już po zawodniku. Ale lamus się nie przywraca, tylko bez łba na mnie rusza i wymachuje na oślep łapami. Ja trochę kurna nie wiem, o co chodzi. Zombie czy kichuj? Aż za wiechę złapałem. Dopiero oprzytomniałem, jak mnie przypadkiem trafił. Przeglądam się w szybie od fliperów. No skurwa nos złamany. No mówię, już po tobie. A ten mi odpowiada: chyba twoja stara. Ja w szoku? Czym on gada? Przecież urwałem mu łeb! Dupą! Oczywiście, że dupą. Po chwili to skumałem. No i sobie myślę, w co tu mu zajebać, żeby znokautować? W końcu dyńki gościu nie ma, a ten się zaczyna ze mnie śmiać. Ho, 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 ho!
aż tu słyszę nagle głos: młody, obudź się, bo się w końcu zesrasz. Co się okazało? Kepsa zjadłem w przerwie i przysnąłem na robocie na workach z klejem. Wypadź z baru! O, ty kurwa! Chcecie nieźle zarobić? Nie no, pewnie, kto by nie chciał. Wiadomik, hajs się zawsze przyda. A ty kurwa, Spejson, zajeb mu botem. Bo ja mam plecy przeziębione i trochę się nie mogę bić chwilowo, nie? Czekaj, Walu, gościu chce nam zapłacić. A, to zapraszamy, zapraszamy. Czego się pan napije? Co to za biznes, o co w ogóle chodzi? Chodzi o to, żeby zarobić, a się nie narobić. A, czyli budowlanka remontowa. To ja odpadam, mam już taką fuszkę u starego. Nie remont. Wręcz przeciwnie. Pół godziny roboty i na łeb po 500. 1000. Nie 500, a 1000. I nie na łeb, a na wszystkich. Stoi. Salon GSM? Telefony? Sprzedaż? Serwus! Jestem właścicielem, a właściwie byłem do niedawna. Interes kręcił się jak drogomierz u zaprzyjaźnionego mechanika. Tyle, że do przodu. Niestety, przez sprawy miłosne straciłem łeb do interesów. Me serce skradła gorzałka. A że jestem kochliwy, przepadłem bezpowrotnie. Narobiłem długów w ZUS-ie, w skarbówce, chuj wie gdzie jeszcze. Najpierw komornik zajął konto, a potem salon ze sprzętem. Ta złodziej! Dokładnie. I tu zadanie dla was. Włamiecie się, bo zmienili zamki czy coś tam, i odzyskacie mój towar. Prościzna! Nam zapłacić! Większych frajerów w życiu nie widziałem, a widziałem sporo, bo chwilę pracowałem w straży miejskiej. Na rachujki! Kurwa, a my łyknęliśmy tą bajeczkę o komorniku, jak moja siorka, znaczy tego, załatwił nas jak amatorów. Niekoniecznie. Po pierwsze, mam jego numery, a po drugie, podsunął mi doskonały pomysł. Czyli... mam pewien plan. Zarobić, a się nie narobić? Pewnie, że chcę herberaracji. Gadaj to, o co chodzi. No dobra. Obrobimy mini Las Vegas 2-4H. Weź mnie nie rozśmieczaj. Nie jeden próbował i nikomu się nie udało. Co wy myślicie, że się nie interesowałem? To najpilniej strzeżone miejsce na Grochowie, raz właśnie. Otwarte całodobowo, czyli nawet nie można się włamać po zamknięciu. Poza tym mają monitoring agencji ochrony, która wysyła patrol w kilka minut, no i ochroniarz na miejscu ma czarny pas w krawmadze, raz właśnie. Nie trzeba zdobywać twierdzy, kiedy skarb sami wynoszą w niedzielę, a 23.15. Co kurwa? Słuchaj tego, utarg z całego tygodnia jedzie do banku w każdą niedzielę o 23.15. Furgonetka dla niepoznaki nie podjeżdża pod samo kasyno, żeby nie kusić, tylko staje w sąsiedniej uliczce. Obrobimy konwojenta, który niesie kasetkę z Forzą. Ja z Wojtasem będziemy na czatach. Ja obserwuję kasyno, Wojtas furgonetkę i w razie co dajemy ci znak przez komórę. Ty ogłuszasz konwojenta, bierzesz Forzę i chodu. Po wszystkim ładujemy się do BM-ki Wojtasa i spadamy. Hajs dzielimy u mnie w piwnicy na 3 równe połowy. Zara, a co z tym lamusem z Spejsonem? A wypadł z ekipy, już się z nim nie zadajemy. Dlatego ty nam jesteś potrzebny. Pasuje? Suje, kurwa, lewaci. Lewaci. Kurwa. No długo jeszcze. Halo? No długo jeszcze? Nudzi mi się. Idzie?
No to co, nie dzwonić. Dobra, nara. Żyjesz? Co się stało? Co się stało? Sukces się stał! Cieślak łyknął bajeckie o konwojencie i wszystko poszło zgodnie z moim zajebistym planem. No, szkoda tylko, że nie zobaczymy jego miny, jak otworzy kasetkę. Czyli mówicie, że warto było stracić przytomność na chwilę? A jak? Co za lamusy! Myśleli, że się z nimi podzielę. Większych frajerów w życiu nie widziałem. Barman, kolejka dla wszystkich! Którzy się nazywają cieślak, gerwalacze. A bo dawaj całą flaszkę od razu. 60 zł. Tylko tyle? I raz ci! Kurwa, radzie. Gdzie jest kasa? Co to za gówno? Prowokacja! Zaraz tu będą gliny. Nic nie widziałeś i nie wiesz, kto przyniósł kasetkę, bo w ryja dam później. Dobra, dobra, spokojnie. Wojta za nim! Tylko nie wyprzedzaj, żeby się nie zorientował, że to my! Wszystko super, tylko nie rozumiem, po co przykleiliśmy te niebieskie folijki na reflektorach, jak i tak mam jechać bez świateł. Zaraz zobaczysz, syrena policyjna, odgłos, szukaj. Jest i play. O kurwa, psy! A nie! Tu z guźnika, tak? Migaj długimi! O kurwa, rewać się policja! Zaraz mnie dogonią! Myśl, cieślak, myśl! Ale spieprza! Ale i tak nie ma szans z Bawarą! Kurwa, rewać się, kurwa, rewać się. Mam! Skręcił usiedlową uliczkę! Nie gadaj! Nie, jeszcze mi zawieszenie miłe! Wojtas, nie zwalniaj, zaraz nam ucieknie! Trudno! Hehehe, się wymiękają! Nie ma lewara na cieślana! Co? Nie, tylko nie... Nie! Dobra, zgłoszę kradzież, w razie co to nie ja kierowałem, spierdalam. Zajebiście, ma nauczkę wieśniak. No, czekaj, Walu, przecież nas wystawił ten cały cabaj od komórek, a nie cieślak. Cabaj, cieślak, jeden chuj. Znaczy jeden i drugi to chuj. Spokojnie, i na niego przyjdzie czas. Grachaska ekipa nie zapomina, nie mardy? Pewnie. A o czym nie zapomina? Kapitanie, fuszerka już po nas! Jesteś pewien? Pomielonych pęknie dupa! Huk obudzi nawet trupa! O matko! Zaczyna się! Uwaga! Nie zginiemy, ale jak tak dalej pójdzie, to zdechniemy od smrodu. Majtku, paleta wystarczy! Bardzo bym chciał, kapitanie, ale nie mogę! Spierdnięciem jest jak z pół litrem! Walisz do końca! Fo! To znaczy uff! Ustało. Nie cieszyłbym się tak na twoim miejscu, marnobrody. Pod nami wyspa kanibali.
tym razem to naprawdę już po nas. Woda robi się coraz cieplejsza. Dziwne. Nie rozpalili jeszcze ogniska. Wybaczcie, kamraci. To ze strachu. Ja rozumiem, Sikł, ale dwójeczka to już przesada. Bo cholera, odwrót! Ranili kapitana! Bydlaki. Tak czy srak, na nas też pora. Woda zaczyna się gotować! Mniej, bo nic dalsza myli żylas. Mua nazywaj to, bo razy z czerwią dwóch, bo ty czerw znowyw. Im w ścierpie ród ksioma dojwonia ciała warwisz no ofer. Co on powiedział? Nie wiem, chyba coś w języku tubylców. I nawet to już myślisz, uch, za co bez fasja, no i moju chuma. Nie ma nic, nasrać, a w ruchu! Hurra, Tarzan! Kto? Zaginiony przed kilkoma dniami syn kapitana Fuszerki, którego przygarnęły i wychowały w dżungli te oto dzikie wojownicze małpy. Tato, nic ci nie jest? Ja obawiam się, że rana jest śmiertelna. Co? Gówno prawda! Znasz się na reanimacji jak Wojtas na rozpalaniu ogniska! Tato! Tato! Obudź się, to ja, Tarzan! Obudź się, słyszysz? Tato! Tato, obudź się! Tato, słyszysz mnie? No, nareszcie! Tarzan? Co? Gdzie? Co się stało? No właśnie, bo tu helipa jest, bo klient się zorientował, jaką fuszerkę odstawiamy w łazience, tu ty się zacząłeś z nim kłócić, no i od słowa do słowa posłał cię na matę. No to ja mu też w ryj wysprzęgliłem, no i to jest właśnie efekt. Niedobrze. Jeszcze nam nie zapłacił. No właśnie, tu jest trochę druga lipa, bo zrobiłem mu rentgena po kieszeniach i mieszkaniu i żadnej kasy nie znalazłem. Kurna, co tu robić? Ja to nie wiem. Ale znam kogoś, kto na bank coś wykombinuje. Jak jest? Na moje oko? Żyje, bo chyba oddycha. Dobra nasza. Jaka dobra zapłata? Myślę, kurwa, chyba mam plan. Ale jaki? Nie ma czasu na wyjaśnienia, czekajcie. Łazieneczka ekstra, szukaj. I chujowa chuj. O, ta się nada, dobra, Wojtas, dopij piwo, ale już trzeciego nie dokupuj, bo będziesz musiał klienta zawieźć na pogotowie. No, na szczęście to tylko wstrząs mozgu. Ale zaraz damy solę trzeźwiące i kolega wróci z orbity. Co się stało? No co się stało? Tak, żeśmy panu łazieneczkę ładnie odpicowali, żeś pan zemdlał z wrażenia. Odpicowali? Aha. No, patrz pan. No ale przecież to nie moja łazienka. To jakieś zdjęcie z internetu. Zaraz. Kurwa, wszystko sobie przypomniałem. Łoty! To to wszystko gra? Tato! Tato, słyszysz mnie? Obudź się, tato! Przestań go tak okładać, głupcze, bo mu zęby wybijesz! To pomoże tylko wiedźma Halina! A co to za jedno? Nie chcesz wiedzieć. Elo, mordeczki i wariaty w moim biznesowym vlogu. Dzisiaj opowiem, jak zaoszczędzić kupę siana i dodatkowo dostać zwrot części hajsu wydanego w internecie. Tradycyjnie logujemy się na stronce Lety Shops i tu są takie sklepy, za które dostaniemy zwrot części kasy za zakupy. Dzisiaj interesują mnie dwie rzeczy, nunchako i perułka, bo chcę nagrać taki remake klasyki internetu. No, to wiadomo, gdzie najtaniej, wybieram AliExpress i szukam. Nunchako, 99 zeta za drogie, 44 lepiej, 18,92 sztuki, pasuje. Kupione. I 5% zwrotu kasy ląduje na koncie od Lety Shops. Często na Ali jest gorący cashback i można dostać jeszcze więcej. Teraz perułka. Jest.
5,60. Minus 5%. Zamówiona. I czekamy na przesyłkę. Elo, jak widać przesyłeczka dotarła bez problemu. No to lecimy z tematem. Popatrzałem na te jej profilowe i se myślę, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. No i męczyłem tego wróbelka garścią przez północy, aż mam teraz zakwasy. I prawidłowo, ja też mówię, dziewczyny są przereklamowane. No właśnie, bo taka laska to robi na odpierdol, jak u obcego, a samemu to wiadomo, odpalasz filmiki, zasuwasz jak u siebie. Nie spejsam? Mordo! Co? Na co ty się nie odzywasz cały wieczór? Po drugie, nie wiem, o czym gadacie, a po pierwsze uważam. Niby na co? No nie słyszeliście, że jakieś obce lamusy przyjeżdżają do nas na rejon na gościnne występy i kroją wszystkich jak leci? Słyszeliście, ostatnio rybie skupnęli telefon i portfolio podobno. Tam tylko ta gada pewnie telefon se wcześniej ubezpieczył i zgłosił kradzież, żeby odszkodowanie wyciągnąć, ty zajebisty pomysł. To chyba gębę też miał ubezpieczoną, bo górną jedynkę stracił, a na dole od dwójki do piątki to mu się wszystkie ruszają teraz. Akurat cieślak mu pewnie ten telefon po pijaku zajebał i wielka afera. Na pewno nie cieślak, bo on raczej sam się buja w pojedynczo. No i golfem jeździ, a tamci byli we trzech, czarnym Civicem z blachami WB. WB, kurwa bemowo, to jest tak daleko, że oni tam lotnisko mają, bo się samochodem nie opyla jechać. Dlatego kradną, żeby im się podróż zwróciła. Dlatego mówię, jak zobaczę u nas obcego, od razu luta w ryja, a dopiero potem pytam, czy się czasem nie zgubił. Dobra, Morgi. Ja spadam, bo mam dzisiaj nockę w robocie. Na rano muszę cofnąć liczniki w dwóch Passatach. Nara. Nara, nara, mordo. I pamiętaj, w bokserze najważniejsza jest technika. Jest pewna sztuczka, dzięki której zawsze mam maksa. Aha, tak myślałem. A zdradzisz mi tajemnicę? Pokażesz, jak się wali kruchę? Pokażę, ale obiecaj, że nie powiesz nikomu, a już na pewno nie temu kondonowi cieślakowi. Nie no, co ty, po pierwsze ja z nim nie gadam, a po drugie to on i tak zna tą technikę, bo też robi zawsze maksa. No dobra. Wrzuć pieniążek. I teraz uważaj, uruchamiasz boksera, a następnie... Cześć, wolniej trochę. Uruchamiam boksera. No, a co dalej? Dalej najważniejsze. Sekret boksera. Musisz po prostu pierdolnąć z całej siły. I masz maksa, proste! Morgi! Czerwony alarm! Co? Morgi!
Dobra, Walu, może już starczy. Tydzień się czaimy na tych frajerów i nic. Pewnie ich pały zawinęły i kiblują w areszcie teraz, albo po prostu zmienili rejon. Tylko tracimy czas. Skroili mnie z komory? Trudno, zdarza się. Mało to razy my kogoś skroiliśmy. Zajebany portfel z dwoma dychami w środku? Mówię to samo, chuj. Ale że dostałem gazem po oczach i pałą po łbie, to już przegięcie. Złamali czwartą zasadę księgi ulicy. Zgadza się. Księga ulicy mówi wyraźnie. Kto ze sprzętami kogoś dziesionuje, ten jest lamusem i chuje. Chyba chujem. Tak, ale tam jest emnieme, żeby się lepiej rymowało, nie? Kutafony łamią zasady i zamiast dokonywać rozboju z pobiciem szlachetnie, gołymi piochami, używają zakazanych sprzętów. Dlatego właśnie będziemy patrolować dzielnie do skutku. To oni? Wszystko się niby zgadza. Czarny Civic, rejestracja WB, no i trzej chujowie. Oni. No nareszcie, ale zajebiście, wpierdol będzie, zara. Portfele, komóry, co tam jeszcze cennego macie? Ciach, 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 ciach. Legia Warszawa to najlepszy klub, jak to nie wiedzie. To chuj ma w dziób. Chuj ma w dziób. Nic nie widzę! Spoko, mordeczki! Może i nic nie widzę, ale dwóch już trafiłem! Jak dobrze liczę! To zostało mi już niewielu! Czajcie! O, już coś widzę! O, wy! Za moich ziomeczków! Zrobię wam z gęby pire! A z jajec rybę po grecku! Walu, to nie był dobry plan! A teraz wyskakiwać z fantów, bo kastet pójdzie w ruch. W ruch! Ta poszła twoja stara, jak ją odwiedziłem wczoraj. A teraz pokażcie, co tam macie. Ach, kurwa, nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale dzięki, cieślak. Uratowało nas to, że masz tyle honoru, co Spejson rozumu. Nie no, chyba z takim chujem to nie jest. Zgoda? O, ty hu 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 Chcieli mnie też? Nie inaczej, mordo. Raz. Dwa. I trzy. Cieślak, masz przejebane. Elo, mordy i wariaty, mówi Spejson. Dzisiaj jest najlepszy dzień w moim życiu, bo wpadłem na super plan. Zgadza się. Nie tylko Walu ma mózg. Zrobię Wojtasowi pranka. Do tego celu potrzebne będą mi dwie rzeczy, które zamówię przez internet. No to do roboty, jak bardzo rzadko mawia mój ojciec. Wiadomo, jak zakupy przez internet to tylko Letyshops, no taka stronka, co zwraca ci część kasy za zakupy zrobione przez neta. Cashback to się nazywa. Teraz mają super akcje, bo jak kupujesz coś z Allegro, to dostajesz 3 razy więcej cashbacku. O, i logujemy się na Letyshops, wybieramy Allegro, naklejka wybita szyba, szukaj, jest, 9 zeta zwrotu kasy. Teraz sole trzeźwiące dla zawodników MMA, do koszyka, kupione. I złoty 80 zł w kieszeni. No dobra, wszystko gotowe, zakupy przyszły, ukryte kamerki włączone, to robimy tego pranka. No elo, Wojtas, wiesz co mówi? Naprawdę? A, no dobra.
Ty, bo jest taka sprawa, bo taką piłkę do nogi znalazłem na balkonie, na parterze, w sąsiednim bloku i chcę... I tak se żonglowałem, no i niechcący ci szybę w BMC wybiłem. I tego. Fiutem se pożongluj, konto nie jeden. Ty wiesz, ile taka szyba? Oko za oko, telefon za furę. Ej to! Lewandowski się znalazł, nie ma litości! Zaczekaj, Wojtas, to prank! Prank to jest, tylko no tam jest kamerka, zobacz, o! To taka naklejka była tylko! No przecież wiem, tylko udawałem, że się nabrałem. Przecież z daleka widziałem, że to naklejka. Serio, ja z ciebie robię, trzymaj! Zobiję! Królowo bądź, ja będę kart talią tasować się będę, aż ręce mi padną. La 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 la. Li 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 li. Szobidobi łobodo. Łobodo, kurna. Dobra, wyłącz. Zajebiście zaśpiewałem, co? Szczerze? Tylko nie zapominaj, ile ci płacę za studio. Ano tak. No zajebiście te wokale nagrałeś. No właśnie. Dobra, to teraz podepnij mi keyboard i pierdolne solo. O Jezu. A może byś tak zatrudnił muzyka sesyjnego, to by ci ładnie nagrał. Tym razem to jest mój muzyk sesyjny. Razem z orkiestrą i dyrygentem. Zresztą gdybyś się znał na robieniu hitów, to byś robił swoje, a tak tylko w łanca srec. Dobra, potrzymaj mi piwo i lecimy z tematem. No i wiesz, i zaczynam wyciskać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co za debil? Co? No do ilu zamierzasz tak liczyć? No trzy serie po 12. Jezu, nie musisz mi każdego powtórzenia mówić. No chciałeś, żebym ci dokładnie opowiedział, trzy zdecyduj. Dalej, co było, gadaj. No dobra. No to kończę ostatnią serię, tam 8, 9, 10, 11, 12, nie? Koniec, chwila przerwy. Aż tu nagle na siłownię wchodzi taki kurdupel. Ej, kurwa, wcale nie jestem kurdupel. No przecież to nie o tobie. Wchodzi taki kurdupel, knypek taki, nie za wysoki, taki z pół głowy wyższy od ciebie. Kładzie się na wałeczce, na ławeczce i zaczyna wyciskać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tak dalej, nie? Ja tak stoję, patrzę. Kurwa, ile on ma na tym gryfie? 150 kilo? Czy mi się pojebało? Co się okazało? Pojebało mi się. Wojtas wiedział, co robi, że założył te słuchawki. Wojtas? A temu co? Wojtas, czemu robisz konwulsję? Marda wszystko gra? Dziwne. Nic dzisiaj nie palił, nie pił, a świruje jakby dopalacze przedawkował. No, muzy tylko słuchał. Czyli co miał zapuszczone? O, nowicjalis, królową bądź, ja będę twym jobkiem. Czej, dobre to jakie komentarze? O kurwa. Niech ktoś to skasuje, zanim komuś stanie się krzywda. Piosenka średnia, ale po solówce dostałem ataku padaczki. Dotrwałem tylko do solówki na keyboardzie i urwał mi się film. DJ, to od tej nuty mu się chyba tak stało. Akurat. Może akurat, może gówno, prawda? A może jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Zakładaj słuchawki. A do czego ja? A ja? I play. Dobre! La la la! Szubidubi dubu du! Czej, popchnę trochę do tej solowy. Jest? Co? Zajebiście! Nie wierzę. I ja też taki breakdance odpierdalałem? Pół godziny z zegarkiem w ręce. Kurwa mać! Ciekawe, kiedy Spacenowi przejdzie. Słuchał jakieś 2 minuty po tobie, czyli powinno niedługo.
O kurde! Mordy! Gdzie ja jestem? Co to się stanęło? No przecież... Korda, to jest taka moc, że... Ryje, myślicie o tym samym, co ja? Jako niczym, to tak. Ale jaja. Gotowe. Kurda, panu, to jest twój najlepszy plan w życiu. Główka pracuje. Dobra, dzwoń. Zatyczki! A widzieliście, jaką miał minę? Wojtas, jak srał na tą wycieraczkę? Kurde, z taką bronią to możemy wszystko! Nie, Walu? A jak? Wiem! Co? Wiem, co teraz zrobimy! Pase, 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 niszczenie trawnika! I już rejestrujemy wykoczenie! Mardy? Zatyczki! Naganie powęduje pasto na... Najgorsza solówka na świecie. Nikt nie da rady wytrwać do jej końca. Jak wykorzystać jej moc? Mam! Zapuścimy tą muzyczkę na siłowni. Najpierw na recepcji, to wyjdziemy za darmo, a potem na sali i cała siłka nasza. Wszystkie maszyny wolne. Poćwiczymy, a na koniec wyniesiemy jeszcze ciężarki, dobre? No takie średnie bym powiedział. Coś lepszego musi być. To ja mam. Pójdziemy na dyskotekę, przekupimy DJ-a, żeby zapuścił nowego Cialisa, zapuści, lamusy padną na glebę i wszystkie świnie nasze, zero konkurencji. A nie, nie nasze, bo one też dostaną konwulsji. No to nie wiem, kurna. Może po prostu jeździmy po Grochowie z wystawionym głośnikiem za okno, to będą jaja dopiero. A nie, czekaj, nie pojeździmy, bo nie mam gazu ani wachy, co? Nie masz? No nie mam, takie dziwne. Rzadko kiedy mam. No tak, jakie to teraz proste. Mordy, mam plan. Podejrzane. Co podejrzane? Jeden leje do baku 98 i to chyba do pełna, bo nawet nie patrzy na instrybutor. Dwóch pozostałych do karnistrów też oporowo. Tablice rejestracyjne nieczytelne. Kaptur na łbie albo ciemne okulary. Nie, no wszystko normalnie jest. Podejrzane to będzie jak przyjdą zapłacić. No, w sumie to masz rację. Ty czekaj. Kurna nie wierzę, idą tu. Dobry. Dzień dobry. No to tak, to jeszcze do tego tankowania poprosimy po 3 połówki ojczystej. Po 3? Czyli razem 9? Tak. Aha. Pomożesz? To będzie razem... 879 zł. Mardy! Zwycięstwo! Walu! Walu! Kurwa!
No, lepiej bym tego nie ujął. Teraz to będzie. Teraz to będzie świętowanie. Ryje każdy bierze swoją butelkę i walimy do oporu. Czekajcie. No? Czekajcie, mordy, co to za stypa? Gdzie jest muzyczka? Pożyć, zapuszczę coś. Tylko nie włącz przypadkiem nowego Cialisa. Nie no, chyba nie jest aż tak głupi. A jednak Space on nie! To będzie tak, ten zestaw dla dwojga świńskie koryto. Fińskie koryto. Mhm. A dla ciebie co? I wiesz co, ja nie jestem głodna. Dobra, tak się mówi, a potem zamówimy, najwyżej ja dojem. Wszystko idzie na firmę. O, te pierożki mięsne, misa pierożków, to bardzo duża ta misa jest? No, może nie bardzo duża, no ale duża. Nie bardzo, to nie. To korytko, co już zamówiłem, to dwa razy będzie i szlos. Mhm. Coś do picia będzie? Do picia, no tak. Marysia, piwko? Przecież ja nie piję. Nie piję. Każdy tak mówi, a potem tego. Najwyżej ja dopiję. Dwa piweczka będą, te duże. Dwa duże. Dziękuję. Czy mogę już przyjąć zamówienie? Tak, dla mnie będzie zielona herbata i ta sałatka chrupiące, liście rukoli z prażonymi orzeszkami, pini i suszonymi pomidorami. No, to dojebała chrupiące liście, kurwa, 34 zł. To oddychę więcej niż mam w portfelu. I co teraz? Udać, że idę do kibla i uciec przez okienko chyba. Kurde, potrzebna była mi ta randka jak dziura w dupie. No ale skoro i tak mam się zawinąć bez płacenia, to przynajmniej się nazrę wcześniej. To ja kepsa jakiegoś poproszę. Niestety nie mamy w karcie takiej pozycji. To pizza jakaś, piperoni może być. Pizzy też niestety nie mamy. Też nie? Proszę pana, jest tylko to, co w karcie. No dobra, to schabowiak i piwo. Schabowy i piwko, dziękuję. No, muszę przyznać, Wojtek, że zaimponowałeś mi tą restauracją. Taka wykwintna, elegancka i droga. Nie, spoko. Codziennie tu wpadam. Naprawdę? No, bez kitu. Bez kitu to się wpierdoliłem. Jak cieślak w Solaris. Teraz jak tu się wycofać? W kiblu nie ma okienka. No nic, jakoś to będzie. No i widzisz, Marysia, mówiłam, że zjemy. O, się najadłem. Ja coś mi kuję. Tutaj w klatce trochę chyba uczulenie jakieś. Bakuś, nie wygłupiaj się, ludzie patrzą. Coś się stało? Nie smakowało? Zawał pewnie ma mój dziadek. Kiedyś miał to tak samo było. Oddycha? Nie oddycha. Spokojnie wiem, co robić. Panie kelner, aspirina szybko, a pani niech dzwoni po pogotowie. Kurwa, nie mam. Amfa może być? Panie bawszy, leć do apteki. Nie ma zasięgu. No to wyjdź pani na zewnątrz, bo się chłop przekręci. No i lamus się kuli i krzyczy, litości. No se myślę, nie będę go lał, jak już się poddaję. No ale łapę mam gotową, muszę se ulżyć. Tak się rozglądam, komu by tu zajebać? Nikogo innego nie ma w pobliżu. No to sobie jebnąłem kontrolnie. Co za debil. Nie no, przecież leciutko. Tylko z 10 minut nieprzytomny leżałem. Ale nie wiem dokładnie ile, bo jak się ocyknąłem, to już telefonu nie miałem przy sobie, żeby godzinę sprawdzić. Mordy, kurwa, nie uwierzycie! Ta, zaliczyłeś? Co? No co, na randce byłeś, udało się? Zaliczyłeś? O kurwa, dziewczyna, tak? Zapomniałem spod Jarki, o niej została na parkingu chyba. W dupie z nią, patrzcie co mam! No i co z tego? Też mam kartę, tylko gówno na tej karcie jest. Na tej jest w opór złota karta, kurna, działa, bo już w restauracji nie opłaciłem. Czyli mówisz, że jesteśmy bogaci? Zajebiście, komu ukradłeś? Nieważne, takiemu grubasowi, ale należała mi się nagroda, bo gdyby nie ja, to leżałby teraz w kostnicy, a nie w szpitalu. Zwycięstwo!
trzeba to uczyć! No, tylko jednorazowo za max 99 zeta kupujemy, bo powyżej 100 to już trzeba pin wklepywać. Przelał debil. Za co jest większa kara? Za kradzież karty bankowej czy za kradzież benzyny? Gorzej jest chyba za kartę, bo za benzynę to możesz powiedzieć, że po prostu zapomniałeś zapłacić. No w sumie. Dobra, to spokojnie. Udawamy, że wszystko jest git. No i wiedziałem, uciekł bez płacenia. Dobra, cofnij, zobaczymy, czy blachy były czytelne i dzwonimy po pały. No ale to się nie nagrało. Jak się nie nagrało? No właśnie czyściłem dysk z całego tygodnia. To teraz musiałeś kasować! Oj, bo mnie zmyliło, że nie nalał do pełna, tylko za stówkę na biedaka. Kurna, będzie na nas. Co teraz? No co? To co zwykle. Jak sami tankujemy, wody się doleje, żeby poziom w zbiorniku się zgadzał i git! Najgorsze jest to, że rejestracje mam swoje założone i moja gęba się nagrała. Będzie przypał jak nic. No? Jest tylko jeden sposób na wyjście z tej sytuacji. Coś długo nie wychodzi. Czej? Odpisał. Kurna, jeszcze w kiblu był. Mam mordy, mam, Wojtas, ruszaj, tylko że KS wsiądę! Gładziutko poszło. Co tu robi pracownik stacji? A, bo nie chciał komputera puścić. Debil. No, debil, co robimy? Dajecie 200 komputer i zapominamy o sprawie. A może być 99 zeta? No nie wiem. W alkoholu! W alkoholu? No to co innego. No i jest. 99 zł, 98 groszy. Zaraz. Dlaczego zamiast jednej porządnej wódki bierzemy gówniany najtańszy alkohol, byle dużo było? A no tak, sam sobie odpowiedziałem. Płacisz. Karta zablokowana. Jak to zablokowana? Kurna, pokapował się grubas. Nareszcie! No dobra. Zobaczymy, co tam na rejonie słychać. Grupa Gocław Grochów. Otwórz. Co my tu mamy? Jacyś wariaci urządzają sobie nocne wyścigi i jeżdżą 100 na godzinę w terenie zabudowanym. Nie 100, tylko 150 lamusy. Następny. Wysprzątam mieszkanie, gratis, w nawiasie, co znajdę, to moje. Może nie dzisiaj? O, to ciekawe, wulkanizator, oddam gratis opony opałowe, 4 sztuki, odbiór osobisty po uprzednim umówieniu się na pliw. Czej, powiększ? O, rozmiar się zgadza? Zajebiście, przydadzą się do BM-ki i piszemy. Dzień dobry. Ja w sprawie... Ziem jest tą aktualizacją, teraz wypadł! Nie! Miała być odłóż! Kurwa, teraz się tego nie da przerwać! No to się wkopałem. Jak ludzie srali dawniej, jak jeszcze nie było komórek. Na pewno śmiertelność była większa, bo umierali z nodów na tych kiblach. A czekaj. Skład. 15% lub więcej, ale nie mniej niż 30 zetolity, związki wybielające na bazie tlenu. 5% lub więcej, ale nie mniej niż 15% niejonowe środki
powierzchniowo czynne. Mydło mniej niż 5%, poliaborosrory, enzymy, strutbilisia mylase. Dobry, ja po te opony darmowe pisałem przed chwilą. No, a ja odpisałem, że to już nieaktualne. Dobra, nieaktualne, co mnie to obchodzi? Ja tu jadę samochodem, gaz wypalam i kto mi teraz za benzynę odda? Jak nie ma starych, to mogą być gratis nowe. O, na przykład te. Te, synek. Swędzą cię te opony? Cie, jakie to są, 17? 17, bardzo dobrze, dziękuję, zaraz wrócę po jeszcze dwie. No tego to już zabierę. Stop, bo jak pierdolnę, to uderzę. Panie, nie wygłupiaj się pan, tylko lepiej mi pomóż. Bierz dwie następne i niesiemy do bagażnika. To nie będę musiał wracać. Ostrzegałem. Chyba. Jak to ci opony ukradł? No mówię przecież, nie dość, że ukradł, to jeszcze mordę obiło, jak ja teraz wyglądam. Kurwa, ukraińskie okulary. Wiem, to i ja mu mordę obiję. Sami z jego obitej mordy. Opony bym chciał odzyskać. Wojtas, mogę na chwilę pożyczyć? Ej, no cześć, to moje! Zaufaj mi. Mam pewien plan. Czysto. Wchodzimy. Mordy, ryje, czekajcie. Co jest? Nie mogę przejść, bo ta brama jest jakaś strasznie duża. Nie brama jest duża, tylko ty jesteś kurdupel. Do tego najebany. Nie dość, że nam piwa wypiłeś, to jeszcze kazałeś se dokupić. Bo po piwie mi się lepiej myśli. To wymyśl teraz, jak tu wejść. Czy? Przerzucę cię. Mówi Simas. Uwaga! Ała, kurwa, debil. Spokojnie, to było na próbę. Teraz taki treningowy... Zaczynaj! O Jezu, no zabije mnie, debil. No, to już wiem jak, to teraz już przerzucam. Czekaj! Trzecie mordy otwarte było. O, debil. Co? Tam, widzicie? Wojtas pojebawszy? Przecież to są nowe opony, ty w życiu nic nowego nie miałeś. Ta, nie miałem, a nowe punkty karne? Dzisiaj 5 dostałem za gadanie przez komórę. Nieważne, deal miałem z gościem, a panki są moje. Dobra, tylko w środku ruchy, bo jak wywalimy szybę, to włączy się alarm. Dobra, space'em dajesz. Ciach! Dobra, ja biorę jedną, ty trzy i spadamy. O Walu? Walu stoi na czatach. Na zapleczu? He? Spejson, przestań bredzić i bierz towar! Dobra Wary! Ty co, gdzie jest Walu? No mówiłem przecież! Wracamy! Zostaw opony! Walu, co ty robisz? W każdym szanującym warsztacie znajdzie się jakiś alkohol. A w tym, co ty pracujesz, nie ma. Bo po pierwsze, mój nie jest szanujący się, a po drugie, se wie, że jakby był, to i tak bym wszystko wychlał z duka. Mówiłem? Ze mną nie zginiecie! O kurna, pały przyjechali! Niedobrze, zajechali od frontu. Nie wyjdziemy tędy, co weszliśmy. No to jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dupie. Jesteśmy w dupie. W dupie, w dupie, w dupie, w dupie, w dupie, w dupie. Mam! Co? W dupie! Dupa mi pomysł podsunęła! Uciekniemy przez kibel! Nie wiadomo, czy tam jest okno. Dobra, i tak to nasza ostatnia szansa. Bierz Wala i do kibla. Można? Dawaj, czysto jest. Dobra, to uwaga. 3, 4 Kurde, debilu, na ryj się rzuca. No na ryj. Spadamy. A oponki?
cholera mać. Krzecho! No, myślisz o tym samym co ja? Jak chodzi o komplet zimówek, piętnastek, zanim przyjedzie właściciel, to tak. Zwariowałeś? No co? Czternastki do pandy potrzebuję. Teraz. To była akcja stulecia! Co ja mówię, stulecia, dekady! No, Walu, jak się ocyknie, to nie uwierzy! A kurde, nie wierzę! No co ty, Wojtas, przecież to Walu jest najebany! Tu patrz, debilu! Czyli teraz po Felgi jeszcze. Walu, jaki jest plan?